Siema, z tej strony Sandał i witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars i właśnie piję 35 tysięcy parków, tak jak widzicie w sumie po tytule i miniaturce. A więc odbierzmy sobie te 80 kredytów. Właśnie teraz do San Diego idą i wydaje mi się, że w przyszłości, bliskiej przyszłości, mogę blokować właśnie San Diego. I w sumie byłoby to spoczko, nie? Bo jeszcze mi brakuje dosłownie 800 parę kredytów. To już jest ta liga taka 2, jakby, nie? To jest piękne. Wydaje mi się, że do końca przyszłego roku jest jakaś szansa na 50 tysięcy. Jakby okej, to bym musiał naprawdę mega się postarać, ale wydaje mi się, że jest jakaś mała szansa, bo w sumie 15 tysięcy w jeden rok, może jeszcze w tym roku wbije 1000, więc 14 to jest ponad 1000 miesięcznie. Więc myślę, że nawet by się mogło udać. Oby. I wtedy bym, może już pod top Polski podchodził, bo choć za rok to pewnie będzie 70 tysięcy. Ile będzie trzeba do top Polski? Jak aktualnie potrzeba z 58, nie? Ale no, tak to wygląda. Ale i tak jestem dumny z tej liczby, 35 tysięcy. Okej, nie jest to aż taka liczba jak na przykład 30 tysięcy, ale jest też fajna liczba w sumie, nie? I fajnie, że też do jakiejś nowej ligi przechodzę, nie? W sensie nie nazwałbym tego ligą, ale jakby to lepiej wygląda w ogóle w profilu, jak masz coś takiego i w ogóle, nie? Teraz Serge'a weźmiemy sobie, bo już praktycznie go wbiliśmy na 19 rank. A jak sami widzicie, robię konto all 19. Nie wiem, czy się w sumie to uda. Znaczy na pewno się uda, ale nie wiem kiedy. Jak nie będę odblokowywał za dużo postaci, to myślę, że do końca roku jest jakiś potencjał. Ale myślę, że wbiję to do końca stycznia. Mam taką nadzieję przynajmniej, nie? Bo cały czas mi zostało 30 postaci. No może 20, a więc... Dobra, ja sobie gram gierem. Jedną taką po prostu. Serge'em. Nie za bardzo go lubię w sumie. Ale wiecie, zagram sobie jedną taką giereczkę. W ogóle jest w soboty Brawl Talk, więc będzie fajny odcinek. Wiadomo, z Brawl Talka. Od razu po Brawl Talku wpada odcinek. Wszystkie rzeczy, które przegapiliście w Brawl Talku, a więc polecam wpaść, ale to widzowie w sobotę jest dopiero Brawl Talk, a więc jak wy to oglądacie, to jest czwartek, a więc no, do soboty jeszcze kilka dni. W sensie, że boję się gasa, ale dla mnie jest to po prostu słabe. To samo jest z Shelly na przykład, nie? Że jak jest jakaś Shelly, to ja się jej boję, ale sam nie umiem ją grać. A na przykład jak wiecie, ktoś patrzy się, o, El Primo, no to będzie słaby, a ja go po prostu na przykład porobię, nie? To jest taki... Takie jakby, że ja umiem grać postaciami, którymi inni nie umieją, a inni umieją grać postaciami, którymi ja nie umiem. To jest takie ciekawe w sumie. A więc to jest fajne też, bo takie jest zaskoczenie, nie? Nie grasz takimi popularnymi postaciami, ale po prostu jest takie zaskoczenie, jak grasz jakąś niepopularną postacią. Po prostu dobrze. Gaz już prawdopodobnie zginął. No, już zginął. Dobra, jest top 5, czyli wyjdzie na plus chyba 2. A więc spoko. Tej Amber raczej nie dobije. Dobra. Jestem teraz tutaj zamknięty, ale ta Amber się mnie boi, a więc ucieknę stąd. Dobra. Top 4. Może zrobię top 3. A, jeszcze mam widzowie pytanko. Jakie wolicie filmy? Takie po 8 minut, czy takie po 3-4? Wydaje mi się, że po 3-4. Albo coś po środku między 8 a 4. To było tyle. Jeśli chodzi o to, że jeśli masz problem, to się jaka osoba. No i co? Wbijajcie do klubu Luka TM, jeśli macie 30 tysięcy parków, bo... Ostatnio była jakaś tam, nie wiem jak to nazwać, lekki rozpad klubu. I mamy w ogóle wolne z 5 miejsc, a więc wbijajcie. To będzie się różnego.